Witajcie na drugiej części filmu o wodzie w domu i ogrodzie, a dziś o systemie podlewania ogrodu Gardena Sprinkler System. Na samym początku chciałem Wam powiedzieć, że nie jest to w żaden sposób reklama Gardeny, bo bym mógł tutaj powiedzieć dużo złych rzeczy. Ja założyłem ten system już ileś lat temu i powiem Wam, jak on funkcjonuje u mnie, jak funkcjonował, jakie są jego mocne, złe strony. Co można powiedzieć tak tytułem wstępu? Na pewno jest to bardzo, bardzo złożony system, który posiada wiele komponentów, czyli możecie sobie dopasować to do własnych potrzeb, do własnego ogrodu. Ponadto, już na samym początku, jak planujecie nawodnienie ogrodu, to możecie zacząć od programu, który wchodzicie na stronę Gardeny i tam jest taka aplikacja webowa, która pomaga Wam stworzyć cały ten system, dobrać odpowiednie komponenty i tak dalej, i tak dalej. No, począwszy od samego projektu ogrodu na liście zakupów skończywszy. Także mnie to przede wszystkim przekonało. No i dostępność tego produktu, jedziecie sobie do Obi, do Castoramy, chyba Leroy też ma w ofercie system Gardena Sprinkler. W internecie tego też jest dużo, na Allegro i tak dalej, i tak dalej. Także można naprawdę w łatwy i dostępny sposób sobie stworzyć ten cały system. Czyli zaczynamy od początku. Tworzymy sobie projekt ogrodu, wpisujemy dane, jego wielkość, wszystko, co mamy w ogrodzie, ustawiamy sobie nawet. Jeżeli mamy krzewy, rabatki i tak dalej, swój dom wpisujemy w działkę, rozrysowujemy sobie to wszystko, no i zaczynamy projektować. Możemy to zrobić w sposób automatyczny, albo nanosić odpowiednie komponenty jeden po drugim. Gardena Sprinkler System posiada takie dwa podstawowe rodzaje zraszaczy ogrodowych. Te większe, które tam widzicie w oddali, te ubrudzone ziemią właśnie, i te mniejsze tutaj kompaktowe, tak zwane S-y, a te są o symbolu T. Trzeba pamiętać, zresztą Gardena to podpowiada o tym, że tych dwóch systemów T i S nie łączymy razem w jednej linii. Można to może zrobić, ale oni tego nie polecają ze względu na wydatek wody. Tu macie zraszacze ogrodowe największe, Gardena T380, czyli pokrywa ona 381, taki zraszacz pokrywa obszar 380 metrów kwadratowych. Te 200, tak jak nazwa, czyli 200 metrów kwadratowych. No i ten najmniejszy z tej serii T100. Tu oczywiście jeszcze są inne komponenty. Jak was zainteresuje ten system, to sobie możecie sprawdzić na stronie Gardeny, jak one wyglądają. Te są do większych trawników. No i mniejsze, tak zwane S-y, do mniejszych trawników podlewających na 80 metrów kwadratowych. No i tu mamy jeszcze tak zwane dysze turbinowe, pasmowe, tak zwane, do pasów zieleni, na przykład rabat, jeżeli byśmy chcieli na przykład tutaj sobie podlewać tylko taki pas roślin, jak tutaj widzicie właśnie, no to używamy właśnie tych tak zwanych pasmowych zraszaczy. Do przełączenia tych zraszaczy używamy tutaj takich złączek gwintowanych, 1/2 cala, czyli
wkręcamy taki zraszacz w taki trójnik, no i to zakopujemy w ziemi. Musimy pamiętać o tym, żeby wkopać go na odpowiednią głębokość, żeby podczas koszenia czasami nie uszkodzić tej tutaj górnej jego części, tutaj właśnie gdzie nastawiamy wydatek wodny oraz gdzie ustawiamy odległość spryskiwania, bo to może być tutaj odpowiednio regulowane. Na zakończenie linii używamy takiego trójnika, bądź jest jeszcze dostępny taki korek tutaj zamiast tego trójnika. No i tak kończymy linię. Warto na samym końcu dać też jeden spryskiwacz, żeby to nie było wolne miejsce. Do dystrybucji wody używamy rury 25 mm. Jest ona do kupienia w zwojach 25 metrów i 50. Ja już tutaj mam właśnie przygotowane do rozbudowy bardzo, bardzo dobra rura. Oczywiście można kupić tańsze zamienniki, jeżeli chcecie, nie ma żadnego problemu, ale to jest jako komponent tego całego systemu Gardena Sprinkler. W najniższym punkcie instalacji musimy zamontować taki zawór odwadniający. Działa on na zasadzie zamknięcia, otwarcia. Gdy mamy duże ciśnienie, tutaj ten zawór się zamyka. Gdy spada ciśnienie, on się otwiera i wtedy woda spada. Należy pamiętać, żeby nie zakopywać go w ziemi, tylko w takim, najlepiej w takim białym kamyczku, który jest przypuszczalny, no, żeby on się nam tutaj nie zabrudził. Jest to po to, żeby nie trzeba było na zimę spuszczać wody. Jeżeli już kończy się sezon, no taki zawór powinien nam spuścić całą wodę z całej takiej jednej linii, czyli na jedną linię zraszaczy dajemy jeden zawór. Gdy planujemy przyłącze wodne, no to możemy użyć właśnie taką złączkę jednocalową, czyli przejście z jednego cala na wąż 25 właśnie mm, w łatwy sposób, przekręcając tutaj o kąt większy jak 45 stopni, czyli przekręcamy odtąd dotąd i mamy rurę już zamontowaną właśnie w tej złączce. Warto też na linii zasilającej przed wejściem na rozdzielacz zamontować taki inżektor. Jeżeli chcecie na przykład podać nawóz w płynie albo rozrobić sobie nawóz taki do trawników, podłączamy tutaj z prawej, lewej. Musimy tylko pamiętać o kierunku przepływu wody. No i tutaj podłączamy sobie zwykły wąż gumowy, wkładamy go do wiadra z rozrobionym nawozem i na zasadzie podciśnienia on nam będzie tutaj pobierał ten nawóz. Warto też tutaj w tym miejscu jeszcze zamiast tego przyłącza zrobić sobie tutaj korek w momencie, gdy nie używamy takiego inżektora, żebyśmy mogli sobie zrobić takie szybkie odcięcie właśnie tego odgałęzienia tutaj. Jeżeli macie duży trawnik, tak jak u mnie na przykład, to będziecie musieli tych linii zraszających zrobić kilka, żeby pokryć całą powierzchnię trawnika. Warto się wtedy zaopatrzyć w urządzenia, które wam będą to obsługiwać, czyli między innymi zawory, sterownik i taką skrzynkę przyłączeniową, w której ukrywamy właśnie te zawory, które będą obsługiwać poszczególne linie. Oprócz tego możecie sobie dokupić jeszcze takie dwa komponenty. Tu mamy czujnik deszczu, który nam po wpięciu do programatora, w momencie gdy zaczyna padać deszcz, on, jeżeli będziemy mieli zaprogramowane podlewanie ogrodu na daną godzinę, on nam wtedy po prostu ten sterownik odłączy, go zablokuje,
dopiero jak deszcz przestanie padać, no to się on na nowo włączy. Oprócz tego możecie się zaopatrzyć w taki czujnik jeszcze wilgotności gleby, który Wam będzie mierzył poziom wilgotności i też przekaże do sterownika komendę do częstszego podlewania, albo zredukuje Wam on czas podlewania Waszego trawnika. Jest też bardzo fajną rzeczą mieć taką skrzynkę, zakopujemy ją sobie w ziemi tutaj do tego poziomu i możemy właśnie ją ukryć, jest ona wtedy niewidoczna, a mamy tutaj od góry bardzo prosty i łatwy sposób na jej w razie czego serwisowanie, otwarcie manualne, tak jak już Wam pokazywałem na poprzednim filmie. W takiej skrzyni możecie ukryć trzy zawory, czyli obsługujące trzy linie zraszające trawnik. No i na samym końcu to, co Wam mówiłem, plusy i minusy. Ja tu chciałem powiedzieć, że miałem małe problemy z tymi zraszaczami Gardeny, szczególnie tymi większymi, te 300, te 380, te 200 i te 100. Pierwszy sezon działały dobrze, drugi sezon ok. Trzeci, czwarty, piąty sezon miałem problemy, musiałem je pukać tu w środku, jak je rozkręcicie, to mamy taki filtr. No i ten filtr trzeba regularnie czyścić, żeby nam się nie zabruciło. Oprócz tego jeszcze Gardena zaleca zaraz na samym początku, na wejściu instalacji do tej skrzynki tutaj rozdzielczej, też zamontować filtr piaskowy. Ja tego nie zrobiłem i przypuszczam, że być może to być główny powód, że miałem problem właśnie z tymi największymi zraszaczami z tego systemu T380, T200 i T100. Do minusów tego systemu jeszcze bym zaliczył to, co jest najważniejsze, czyli cena. Cena tutaj bije na głowę, naprawdę jeden taki zraszacz w granicach 100 zł, T380, T200 około 80 i T100 chyba 50 parę złotych. No jeżeli to jest duży trawnik, no to musicie tutaj naprawdę dużo tych komponentów zakupić. No i to już się robi koszt. Do plusów tego systemu na pewno bym zaliczył to, że jest to system bardzo rozbudowany, możecie sobie go dopasować do indywidualnych potrzeb, do Waszego trawnika. To, co tutaj widzicie, to jest naprawdę mały wycinek. Tych komponentów jest dużo, dużo więcej. Jak sobie wejdziecie na stronę Gardeny do systemu Sprinkler System, no to zobaczycie, że tam tych komponentów jest dużo, dużo więcej. Rury występują też w wielkości 32 mm, 25 tamtych zraszaczy z serii T jest jeszcze więcej, są takie specjalistyczne, na przykład Aqua Contour Automatic, też w tej grupie S mamy jeszcze do zraszacze do rabat i tak dalej, i tak dalej. Też tych komponentów automatyki jest dużo, dużo więcej. No i to, co już mówiłem, mamy na początku program, który nam, do którego wrysowujemy nasz trawnik, no i ten program nam dobiera te wszystkie komponenty po kolei, możemy tam sobie dobrać pompę też, wydatek wodny obliczyć, wszystko, wszystko naprawdę polecam, jeżeli jesteście laikami, no to naprawdę idziecie krok po kroku i możecie to w łatwy sposób sobie skonfigurować cały system. Na końcu dostajecie gotową listę w PDF, idziecie do sklepu albo wysyłacie to do jakiejś firmy, która sprzedaje ten cały system. No wtedy możecie sobie, jeżeli kupujecie więcej tych komponentów, możecie sobie też negocjować u nich cenę i tak dalej, i tak dalej. No to na pewno bym zaliczył do dużych plusów. Nie wiem, jak to jest w innych firmach, które sprzedają inne systemy, Rainbeard czy Hunter. No to już są profesjonalne systemy nawadniania
pól golfowych i tak dalej, i tak dalej. Też można je stosować u siebie, no ale jeżeli chcecie i Was interesuje Gardena i znacie Gardenę, macie o niej dobre zdanie, bo niektóre produkty naprawdę robi dobre, chociażby węże ogrodowe są, te gumowe są naprawdę bardzo, bardzo fajne, złączki, szybko złączki też tak samo. Ja węży normalnie Gardeny używałem nawet do wtłaczania glikolu do instalacji oraz też do uzupełniania wody bądź też ciśnienia. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia łapek w górę bądź w dół. Jeżeli Wam się nie podobało, napiszcie w komentarzach, jeżeli macie jakieś pytania. Na pewno będzie ta seria jeszcze kontynuowana. Mam tutaj w planie pokazać Wam pompę ogrodową też firmy Gardena, która według mnie jest bardzo, bardzo dobrą pompą wydajną, którą możecie właśnie też użyć w tym systemie Gardena Sprinkler System. Także dziękuję za uwagę i do usłyszenia.